Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 84. odcinek Zarychty na Solo. Wybaczcie za ponad tygodniową nieobecność, ale najpierw córa mi się rozchorowała w zeszłym tygodniu, a później wydarzenia z niedzieli trochę mnie przybiły, w związku z czym nie miałem za bardzo ochoty nagrywać. No ale mam nadzieję, że już od dzisiaj będziemy z powrotem regularni. Zaczynamy od newsowego bardziej podcastu. Po pierwsze dzisiaj temat to kontuzja Clinta Capelli i co za tym idzie dla Houston Rockets. Nie sama kontuzja Capelli, ale też sytuacja z Donovanem Housem. Dalej nowy kontrakt trenera Chicago Bulls Jima Boylena, a trzeci temat dzisiaj to podrzucony przez Maćka Staszewskiego na Twitterze odnośnie tego, jak centrzy często grają w post-up. Zaczynamy od Houston Rockets, bo to drużyna, która w tej chwili jest, można powiedzieć, na świeczniku. No, James Harden od 13 grudnia rozegrał do dzisiaj 24 mecze, rzuca w tych meczach średnio ponad 41 punktów, trafiając ponad 5 trójek, prawie 6 przy 15 próbach. Ma 7,5 zbiórki, 9,2 asysty i Rockets się wygrzebali z tego dołka, w którym byli na początku sezonu, i to mimo, że od 22 grudnia grają bez Chrisa Paula, a od Sylwestra grają bez Erika Gordona i naprawdę ich gra zaczęła wyglądać dużo, dużo lepiej, aczkolwiek no, nie będzie im dalej łatwo, bo Clint Capela doznał urazu ścięgna w prawym kciuku i wypada na 4 do 6 tygodni. Z tego, co mówi się w mediach w Stanach Zjednoczonych, ma prawdopodobnie puścić 15 spotkań i wrócić na spotkanie z Lakers od razu po weekendzie gwiazd. Zobaczymy, kiedy wrócą pozostali gracze. Jest szansa, że w tym tygodniu pojawi się Eric Gordon, Chris Paul prawdopodobnie będzie poza grą do końca stycznia, może trochę krócej. No i odkąd obu ich nie ma, Capela grał na poziomie prawie że All-Star, bo rzucał ponad 21 punktów na mecz, 13 zbiórek, 60% z gry. I no przede wszystkim to ta jego współpraca z Jamesem Hardenem to było to, co uruchamiało ofensywę Rockets. Teraz będzie z tym zdecydowanie trudniej, bo w jego miejsce w piątce wchodzi Nene, ale Nene po powrocie po kolejnych kontuzjach na razie ma prikaz, żeby grać nie więcej niż 15 minut na każde spotkanie i nie będzie wychodził w ogóle w meczach w ramach back-to-back, w jednym z dwóch, czy w pierwszym, czy w drugim, tego jeszcze nie wiadomo, ale nie będzie grał dwóch dni z rzędu. W związku z czym wtedy pod koszem mogą się pojawić albo Marcus Chris, albo Isaiah Hartenstein, czyli gracze zupełnie spoza poziomu, do jakiego oczekujemy od Houston Rockets. Ewentualnie oczywiście mogą grać niskim składem z PJ'em Tuckerem na centrze, co już zresztą robią bardzo często, natomiast teraz będą musieli robić to jeszcze częściej, tak? Więc to zdecydowanie jest dla nich problem. Rockets mają w tej chwili bilans 25-18, są na czwartym miejscu na wschodzie i każda porażka, każdy gorszy moment stawia ich w gorszej sytuacji, bo na dzisiaj ze swoim bilansem trafiają już w drugiej rundzie playoff na Golden State Warriors, którzy dzisiaj po zwycięstwie nad Denver Nuggets przyjęli pałeczkę pierwszeństwa w konferencji, więc tu zdecydowanie muszą walczyć o uniknięcie Warriors jak najwcześniej, żeby ich trafić później, chociaż z drugiej strony historia pokazuje, że im dalej w las, tym większa szansa na kontuzję Chrisa Paula, więc może lepiej wcześniej się spotkać z Warriors i wcześniej z nimi grać, jak jeszcze wszyscy są zdrowi, to może być jakaś nadzieja dla Rockets. Natomiast jeśli chodzi o problemy ogólnie tej drużyny, no to doszedł kolejny, bo w ostatnich tygodniach świetnie zaczął prezentować się Daniel House. Gościa może niektórzy kojarzą, bo miał swoje epizody w Washington Wizards chociażby. House przed sezonem został podpisany na kontrakt niegwarantowany, po czym w grudniu jego kontrakt został zwolniony, tak, został zrzucony ten kontrakt, żeby podpisać Garego Clarka, i dwa dni później House podpisał kontrakt dwustronny z Houston Rockets i z G League. No i w ramach kontraktu dwustronnego zawodnik ma prawo ileś tam dni tylko przesiedzieć w NBA. No i jak się okazuje, w ten ostatni mecz, który grali Rockets, przedwczoraj zdaje się, był tym ostatnim, który mógł zagrać House, i wypełnił tą maksymalną liczbę dni w Houston. No i właściciele klubu, generalny manager Daryl Morey,
złożyli mu ofertę przedłużenia tego kontraktu, zamienienia tego dwustronnego na kontrakt standardowy w NBA. Natomiast no, ta oferta została odrzucona. Pierwsza wersja, z tego co mówił jego agent, obejmowała 3 lata kontraktu, wszystkie niegwarantowane, została ona automatycznie odrzucona. Druga z kolei była ofertą też na 3 lata, ale już gwarantowane, natomiast z minimalną kwotą wpisaną w kontrakt, czyli coś takiego jak swego czasu w Philadelphia 76ers podpisał Robert Covington. Natomiast tą ofertę również odrzucono. No i w tej sytuacji wiadomo, że zawodnik, jeżeli nie podpisze innej umowy, to w lato będzie zastrzeżonym wolnym agentem i Rockets będą w stanie wyrównać jakąkolwiek oferty. Natomiast House też staje w takiej sytuacji, w której już grania w NBA nie będzie miał w tym sezonie, jeśli nie porozumie się w jakiś sposób z Rockets. Więc ten kij ma oczywiście dwa końce, bo grając tylko w G League ciężko mu będzie pokazać się na tyle, żeby dostać wysoki kontrakt w przyszłym sezonie, więc może tutaj być jakaś szansa na porozumienie między nim a zespołem. Więc to zdecydowanie jest problem kolejny dla Rockets, bo tak jak mówię, House 12 ostatnich meczów grał w pierwszej piątce, rzucał ponad 10 punktów na mecz, trafił 48% trójek, czyli był dokładnie tym, czego Rockets potrzebowali, nieźle bronił, więc to zdecydowanie jest kolejny problem dla drużyny. Druga rzecz, którą dzisiaj chciałem poruszyć, to no Chicago Bulls kolejny raz robią źle. Mianowicie porozumieli się z Jimem Boylenem w sprawie renegocjacji kontraktu, bo jego umowa wstępnie miała obowiązywać do końca sezonu 19-20 i po tym, co zostało teraz podpisane, dalej będzie to ten sam okres, natomiast Boylen dostanie po prostu większe pieniądze, co jest w miarę konsekwentnym ruchem, nie powiem logicznym, konsekwentnym ruchem w wykonaniu Chicago Bulls, bo wiadomo, skoro został awansowany na stanowisko trenera, no to nie może dalej pobierać pensji takiej jak jego asystenci. Wobec czego Boylen dostaje wyższą pensję, ma kontrakt do końca przyszłego sezonu i wyższą stawkę, natomiast czy to rzeczywiście ma sens, no to nie będę się wypowiadał, bo chyba wszyscy wiedzą, że nie ma. Za Hoiberga Bulls mieli bilans 5-19, za Boylena mają 5-15, więc mają jeszcze 4 mecze na to, żeby wygrać chociaż raz i mieć lepszy bilans niż za Hoiberga. Super. Natomiast jeśli chodzi o wskaźniki wszystkie statystyczne, to oni są zdecydowanie na samym końcu ligi. Oni ledwo co przekraczają 100 punktów na 100 posiadań. To jest oczywiście najgorszy wynik, o 1,5 punktu na 100 posiadań gorszy od kogokolwiek, od drużyny numer 29. Oczywiście mówię nie o całym sezonie, tylko o okresie pracy Boylena. Jeśli chodzi o obronę, też są nisko, we wszystkich innych statystykach są tak naprawdę nisko, więc nie to, że za Hoiberga było lepiej, ale za Boylena jest po prostu dalej tragicznie. No i poza tym, że grają po prostu słabo, no przecież mieliśmy te historie, o których mówiliśmy w podcastach, czyli konflikt z zespołem, powołanie, zgłoszenie Boylena do Związku Zawodowego Koszykarzy, odsunięcie od składu Jabariego Parkera i Antonio Blakeneya, gdzie Parker teraz nagle zaczyna grać czasami, tak jak chociażby w ostatnim meczu z Lakersami. Wszedł z ławki na 17 minut, rzucił chyba 18 punktów, więc tu zdecydowanie Boylen no nie pasuje mi, no ale cały sezon Chicago jest do dupy, więc no, przynajmniej są konsekwentni. Ostatni temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, to wczoraj na Twitterze Maciek Staszewski, znany jako Uden, podrzucił tweeta z jednego z amerykańskich dziennikarzy, który pokazał, że środkowy Brooklyn Nets Jared Allen w tym sezonie trafi tylko jeden rzut, grając tyłem do kosza w post-up. I tak mnie to zadziwiło, że stwierdziłem, a posprawdzam sobie jak to jest. I rzeczywiście jest kilka drużyn w NBA, które całkowicie rezygnują z grania tyłem do kosza. Przede wszystkim są to właśnie Brooklyn Nets, są to chociażby też Houston Rockets, są to Charlotte Hornets także, więc są drużyny, które zdecydowanie od tego odchodzą i tego nie chcą. Utah Jazz chociażby też są drużyny, które, chociaż mają dwóch wysokich, niezłych, Derricka Favorsa i Rudy'ego Goberta, to tyłem do kosza nie grają. Są drużyny, które grają pod koszem innymi zawodnikami niż środkowi, jak chociażby Milwaukee Bucks, gdzie teoretycznie środkowy Brook Lopez, pogrając tyłem do kosza, oddał w tym sezonie tylko 19 rzutów, ale wiadomo, tą rolę pełni Giannis Antetokounmpo, więc to jest gdzieś indziej. Natomiast tacy Brooklyn Nets, Jared Allen 16 razy miał piłkę w post-up. 3 razy rzucał, jeden raz trafił, więc zdobył 2 punkty,
sam grając w post-up. Najwięcej w ogóle w tej drużynie razy piłkę grając tyłem do kosza dostał Rondae Hollis-Jefferson, około 70 razy, a reszta mniej niż Allen, więc tu ewidentnie widać, jak ta drużyna jest ustawiona, że to jest drużyna nastawiona po prostu na rzuty i gwiazdy, na nic innego. I Rockets, z Rockets sytuacja jest podobna. Natomiast jeśli mielibyśmy patrzeć w drugim kierunku, gdzie jest granie, powiedzmy, że klasyczne, to mamy kilka takich drużyn. To są Denver Nuggets z Nikolą Jokiciem, to są Detroit Pistons z Andre Drummondem i Blake'iem Griffinem, bardzo często grającymi tyłem do kosza, Indiana Pacers z Domantasem Sabonisem głównie, Clippers nawet, gdzie dużo gra Montrezl Harrell, Memphis Grizzlies, Mark Gasol i Jaren Jackson. Natomiast najwięcej w całej lidze tyłem do kosza grają San Antonio Spurs. LaMarcus Aldridge już ma ponad 500 posiadań tyłem do kosza, oddał 287 rzutów, trafił 142, więc blisko 50%. Nad bardzo dobrej skuteczności z kolei robi to Karl-Anthony Towns, bo on 231 rzutów oddał i zdobywa na nich z tych 231 rzutów średnio ponad 1 punkt na mecz, na akcję, sorry. Natomiast trochę zaskoczył mnie Joel Embiid, który rzuca poniżej 50%, chociaż też tych dużo rzutów oddaje. Natomiast są też drużyny i gracze, którzy zupełnie źle podchodzą do tego, podejmują złe decyzje, jak chociażby Chicago Bulls, i którzy bardzo często grają w ten sposób na Wendella Cartera Juniora, który trafił na razie 19 z 67 rzutów grając tyłem do kosza, więc widać, że chcą, widać, że nie potrafi, ale próbują, tak czy siak. Więc to jest gdzieś tam szansa na to, żeby się poprawił w przyszłości. Także tak jak mi się wydaje, patrząc na te statystyki, całkowicie gra w post-up nie zaniknęła, natomiast ona się przesuwa. Bo tak jak powiedziałem, Utah Jazz najwięcej spod koszowych posiadań takich ma Derek Favors, który oddał w tym sezonie 17 rzutów grając tyłem do kosza. Natomiast w takich Toronto Raptors, także Jonas Valanciunas, który oddał 37 rzutów, natomiast tam dużo tyłem do kosza gra Kawhi Leonard, więc to nie jest też tak, że wszystkie drużyny rezygnują z grania tyłem do kosza, ale szukają innych rozwiązań. No, chociażby w Houston Rockets najczęściej grającym tyłem do kosza jest Chris Paul. A od Clinta Capelli więcej posiadań tyłem do kosza ma nawet Carmelo Anthony, który już nie pamiętamy, kiedy ostatnio grał, chyba w listopadzie. Więc to pokazuje, jak ta liga się zmienia. No i tak chciałem wam to po prostu też dzisiaj przedstawić. Okej. To tyle na razie. Dzięki za wysłuchanie 84. odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.